Cześć, witam Cię serdecznie. Dziś druga część omówienia utworu Jezu, jak się cieszą Lecha Janerki albo Klausa Mittwocha, bo to już sam nie wiem. To jest jedna i ta sama osoba, ale nie wiem, jak to było tak właściwie. Trzeba będzie przejrzeć. W poprzedniej lekcji o tym utworze omówiłem, jak zagrać intro, a dzisiaj zajmiemy się całą sferą harmoniczną, czyli co się dzieje tak naprawdę w tym utworze, a dzieje się całkiem sporo. Tu na dole masz przycisk lubię, tu masz przycisk subskrybuj. Zapraszam serdecznie, zależy mi na tym. Zbliżam się pomału do 2000 subskrybentów. No, fajnie. Widzę, że to co robię ma sens. Do dzieła. Tak jak wspomniałem przed chwilą, ten utwór wcale nie jest taki prosty. Dużo jest kombinacji, zapożyczeń z innych tonacji i tak dalej, ale może nie będę się przy tym skupiał, tylko po prostu pokażę Ci, jak to zagrać. Czyli mamy tak. Najprostsza wersja możliwa. E-moll. Jezu, jak się cieszę. Teraz fis-moll. Z tych króciutkich wskrzeszeń. A-moll. Kiedy pełną kieszeń znowu mam. I to jest dwa razy. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. Czyli po takcie, jak liczymy, jest e-moll, fis-moll, a-moll i znowu e-moll. Teraz, jak się okazuje, jak przysłuchałem się temu uważniej, to na tym a-mollu dzieją się dziwne rzeczy, więc teraz będzie taka wersja bardziej pro, czyli Jezu, jak się cieszę z tych króciutkich wskrzeszeń. I teraz mamy a-moll, ale tak naprawdę tam jest a-moll 6. Możemy różnie ten akord traktować, ale jak w odniesieniu do basu to jest a-moll 6, czyli do zwykłego a-molla dokładamy tutaj na drugim progu czwarty paluszek na dźwięku fis. Bardzo ładnie brzmiący i pełniący specjalną rolę w harmonii. I jak na tym a-mollu jest? Dwa razy jest zagrane tak, a później mamy do czynienia z przewrotami a-molla, czyli taki i taki. To jest wszystko a-moll, tylko w różnych miejscach, tak? Czyli spróbuję teraz tą zwrotkę tak właściwie. Jezu, jak się cieszę z tych króciutkich wskrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. Możemy jeszcze to zagrać na inny sposób. Otóż fis-moll. Ja słyszę taki, ale nie wiem czy nie jest taki. Czyli to jest następny jakby od demola kształt. Jak demol sobie złapiemy w taki sposób i przesuniemy. Dis, F, fis. To wówczas dostajemy taki kształt i to jest ciągle fis-moll, czyli możemy równie dobrze zagrać tak. Nie wiem jak jest, ale na pewno jest ten dźwięk fis, bo go tam słyszałem wyraźnie. Czyli to jest zwrotka. I teraz mamy przed zwrotką taki krótki fragment. I pięknie jest gis-moll. Nie wiem, przysięgam Wam, skąd to się wzięło tam, ale brzmi bardzo dobrze. Czyli mamy gis-moll, b-moll i fis-moll. I na końcu c. Ja łapię takie, a możemy takie, nie ma znaczenia. Wolę takie, albo takie. Czyli i pięknie jest, gdy skromnie bardzo jest. Ok? Teraz mamy przed refrenem. Ja słyszę tu to wysoki e-moll, czyli taki jak zwykły, najzwyklejszy, tylko 12 progów dalej. Jest e-moll, a-moll, b-moll i e-moll. I to jest przed refrenem. Teraz mamy refren. W refrenie są trzy najprostsze akordy w tonacji e-moll, czyli e-moll, a-moll, b-moll i znów e-moll. Czyli
Wstawać i pracować i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Spróbuję teraz zagrać w całości. Przepraszam, za każdym razem będę przepraszał, bo wiem, że śpiewam paskudnie, no ale co z tego? Lubię. Spróbuję to zagrać całe, jako zwrotkę plus te przydaśki i refren. I później sprawa się powtarza. A solówce, jak posłuchałem, ona nie jest wcale taka prosta, więc poświęcę jej jeszcze jeden osobny odcinek. Czyli mamy tak. Intro, które tutaj zobaczysz. Wrzucę linka. I już przystępujemy do śpiewania, tak? Jezu, jak się cieszę z tych króciutkich skrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, gdy skromnie bardzo jest, kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. I teraz refren. Stawać i pracować i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Stawać i pracować i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. I później jest druga zwrotka, drugi refren, z krótszym nieco tym przed refrenem. No i później jest solo, które idzie normalnie na akordach ze zwrotki. Tyle. Mam nadzieję, że ta lekcja będzie Ci pomocną. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!